do realizacji założeń planu Z, czyli wojny na zachodzie, bardzo dużo jednostek KOK-u zostało, przeprowadzono ich dyslokację w kierunku zachodnim. Żołnierze KOK-u walczyli już na froncie niemieckim. Uzupełniano te braki rezerwistami, ale w wielu strażnicach, w wielu formacjach Korpusu Ochrony Pogranicza tych braków nie udało się uzupełnić. Na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej znajdowało się około 300 tysięcy, 17 września, 300 tysięcy żołnierzy polskich w ośrodkach mobilizacyjnych, różnego rodzaju jednostkach zapasowych. Z tym, że Szanowni Państwo, w 70% byli oni uzbrojeni broń indywidualną, ciężka artyleria, część sprzętu, wszystko to zostało przerzucone ze wschodnich rubieży Rzeczypospolitej na potrzeby frontu przeciwniemieckiego. Była masa ludzka, nie było sprzętu. Ponadto, Szanowni Państwo, powstał pewien problem, a mianowicie wódz naczelny Edward Tecznigl 13 września 1939 roku wydał rozkaz nakazujący jednostkom znajdującym się na wschodnich terenach Rzeczypospolitej przebijać się w kierunku, przemieszczać się jeszcze w kierunku Przedmościa Rumuńskiego, a więc w kierunku południowo-wschodnim, aby stworzyć w oparciu o tą niewielką enklawę Przedmościa Rumuńskiego silne terytorium, w oparciu o które będziemy w stanie utrzymać dostawy z Francji przez terytorium Rumunii i drogę morską, a przede wszystkim długo, długo walczyć. Czy była szansa na zwycięstwo w 1939 roku? Szanowni Państwo, nie było szansy na samodzielne zwycięstwo. Była szansa na wciągnięcie aliantów zachodnich do wojny, co się stało faktem ze zasługa polskiej dyplomacji, i była szansa na to, żeby tą wojnę przedłużać, a kampanii polskiej nie przegrać w jesieni 1939 roku, tylko przetrwać do wiosny, bo zwycięstwo upatrywano w wielkiej ofensywie aliantów zachodnich. Dlatego też wódz naczelny nakazuje przerzucenie wojsk z północnych, wschodnich ziem w kierunku na południowo-zachodnie, południowo-wschodnie. Jakie to ma konsekwencje, Szanowni Państwo? Ma to konsekwencje takie, że na przykład 35. Dywizja Rezerwowa, zgrupowana na Grodzieńszczyźnie, zmierza w kierunku granicy rumuńskiej. W momencie, kiedy Sowieci wkroczą na terytorium Rzeczypospolitej, okaże się, że między Polesiem a Grodzieńszczyzną będzie luka. Luka w postaci braku silnych zasobów, jednostek wojskowych, które byłyby w stanie, może nie tyle powstrzymać, bo to było rzecz już niemożliwą przy takiej masie sprzętu i przeciwnika, ale opóźniać napór przeciwnika.